dobry. Dzisiaj odwiedzimy Bibliotekę Publiczną w Przeczy. Budynek biblioteki znajduje się po mojej prawej stronie. W tym samym budynku mieści się również świetlica wiejska, natomiast za moimi plecami jest skrzyżowanie. To jest taki punkt orientacyjny. Jak już dotrzemy do skrzyżowania, to wiemy, że jesteśmy blisko. Tuż przy wejściu do budynku znajduje się logo biblioteki, dzięki któremu wiemy, że jesteśmy we właściwym miejscu. Tuż pod logiem przeczytamy informacje o dniach i godzinach otwarcia biblioteki. To jest środa i czwartek między 12:30 a 18:00. Dzisiaj mamy środę, jest godzina za 15:02, więc na pewno zastanę w środku bibliotekarza. To zapraszam. Dzień dobry, cześć. O, cześć Magda. O, widzę, że masz gościa. Tak, tak, tak. Pozwól, że przedstawię Was sobie. To jest pani Monika Kasiuba. Miło mi. Rzeczy. Magda. No faktycznie malutka ta biblioteka, ale książek jest dość sporo. No malutka jest, to prawda. Może sobie usiądziesz, Madzia. Mhm, jasne. Już. No wiesz, że biblioteka jest malutka, to wcale nic nie znaczy, bo tutaj się dzieją całkiem fajne rzeczy w tej malutkiej bibliotece. Co masz na myśli? No co mam na myśli? No wiesz, dzisiaj biblioteka to nie tylko książki, tak? Biblioteka zajmuje się przede wszystkim również promocją czytelnictwa i biblioteki jako instytucji. A w takich malutkich miejscowościach jak Przecza zajmuje się również działaniami na rzecz ludności mieszkającej w miejscowości. Tak więc w związku z tym Monika jest u mnie nieprzypadkowo, bo współpracujemy od dawna z Moniką, jeszcze sprzed czasów, kiedy została sołtysem. No i za każdym razem, gdy spotkamy się, rodzą się jakieś nowe pomysły. Tak jak dzisiaj. No, czuję się zaciekawiona. Opowiedz mi coś więcej na ten temat. No dobra, no to jak to się zaczęło? Pamiętasz, Monika, naszą pierwszą akcję? Tak, Mikołajki. Mikołajki, no właśnie. To już minęło sporo lat od tego czasu, ale był to taki moment, kiedy wpadłam na pomysł, aby zorganizować w bibliotece Mikołajki dla dzieci czytelników. Tych, którzy przychodzą do biblioteki. Dzieci czytające miały mieć swoją imprezę, no ale nie da się zrobić takiej imprezy bez wsparcia kogoś miejscowego. No i do kogo się miałam zwrócić? No do rodziców. A że Moniki córki regularnie przychodziły do biblioteki, więc się ośmieliłam. I zwróciłaś się do mnie. I zwróciłam się do Moniki właśnie. No Monika oczywiście zachwycona była pomysłem, ale to nie tak, że biblioteka zrobi Mikołajki tylko w bibliotece, nie. Monika wpadła na pomysł, żeby zrobić imprezę na świetlicy dla wszystkich dzieci mieszkających w sołectwie Przeczy. No i tak też się stało. No, muszę przyznać, że było to odważne przedsięwzięcie, ale nie udałoby się, gdyby nie wsparcie rodziców i mieszkańców Przeczy. W zasadzie od tamtej pory w Przeczy corocznie odbywa się impreza mikołajkowa dla wszystkich dzieci z sołectwa. No, to prawda. Ale tak naprawdę to ta impreza to był dopiero początek. Ja pamiętam różne dziwne rzeczy, które się tutaj działy. Na przykład jednym z pomysłów była poetycka wyprawa do lasów, która niespodziewanie zakończyła się grzybobraniem. A pamiętasz obóz indiański? No pewnie, że pamiętam, ale najprzyjemniejsze jest to, że dzieciaki, które, no w zasadzie, no dzisiaj już trudno powiedzieć dzieciaki, bo to już jest młodzież, do dzisiaj wspominają i mówią, że to była najlepsza impreza ever. A warsztaty? Wielkanocne, bożonarodzeniowe? To prawda, było tego. To też przykład fajnej współpracy. Pamiętam, Monika, jak jednego roku był problem, żeby zorganizować kasę dla dzieciaków na wakacje. Pamiętasz? No i wymyśliłyśmy, że zorganizujemy warsztaty bożonarodzeniowe. Potwornie było dużo pracy, bo trzeba było samodzielnie przygotować rzeczy, które były wystawione na kiermaszu. Ale impreza się udała, naprawdę, dzięki zaangażowaniu. No naszym też, oczywiście, ale przede wszystkim dzieciaków, które przychodziły i plotły, i wyklejały, i lepiły, i były no, zaangażowane tak strasznie, jak ja jeszcze chyba nie widziałam dzieci tak zaangażowanych w żadną akcję. Rodziców, którzy się bardzo postarali, wspierali swoje dzieci, radzili, zdobywali materiały, napiekli nam ciasta strasznie dużo przecież też. No i mieszkańców Przeczy, bo przecież oni przyszli na kiermasz i oni te rzeczy kupili.
No i dzięki temu impreza wypaliła. Nazbierałyśmy naprawdę pokaźną sumę pieniędzy. No i dzięki temu dzieciaki miały fajne wakacje. Dużo by jeszcze mówić. Konkursy, wycieczki, zajęcia wakacyjne i ferie zimowe. No tak, no fajnie tak powspominać, nie? Mamy nawet zdjęcia przed sobą. Moi drodzy, jeśli macie ochotę kontynuować spotkanie z Biblioteką w Przeczy, to wchodźcie na nasze strony internetowe, na facebookową oraz na stronę Miejskiej Gminy Biblioteki Publicznej w Lewinie Brzeskim. Tam przygotowałam dla Was niespodziankę, pojawi się niebawem. Będzie to quiz, bardzo prosty, każdy sobie z nim poradzi. Quiz, w którym trzeba będzie odgadnąć hasło. Pierwszych 5 osób, które odgadnie hasło i przyjdzie z tym hasłem do biblioteki, otrzyma nagrodę. Taki oto kubek z logo. Jest to nagroda gwarantowana, ale tylko dla pierwszych 5 osób, a więc śpieszcie się, bo my na Was czekamy. A tymczasem powspominajcie razem z nami. Zapraszamy Was do obejrzenia zdjęć przypominających te wszystkie imprezy, które już za nami. No to co? Cześć! Cześć.